Ja i koledzy dziennikarze śledczy wiele razy zastanawialiśmy się, ile osób w Polsce to tacy niewolnicy. To takie osoby, które są na sznurku innych osób, które wykonują wszystkie polecenia. To jest liczba, której nie jesteśmy w stanie zdefiniować, ale z całą pewnością można ją liczyć w tysiące. Ale ograniczmy tę liczbę tylko do 1000. Wyobraźcie sobie Państwo 1000 osób na stanowiskach dziennikarskich, na stanowiskach sędziowskich, na stanowiskach prezesów spółek Skarbu Państwa, w wielu, wielu innych newralgicznych miejscach dla funkcjonowania państwa polskiego. To jest armia, z którą można niszczyć ludzi i z którą można kreować ludzi. Jak to się dzieje? Ja pamiętam, kiedyś miałem takie spotkanie z jednym informatorem. Przy kolejnym, trzecim spotkaniu się przede mną otworzył, pokazał mi na stojącą w pokoju szafę, mówi: z tego, co tam mam, ustawiłem swoje dzieci, teraz ustawiam wnuki. To był zwykły kapitan służb tajnych PRL. On mi się bezczelnie pochwalił, że metodą szantażu łamie ludzi, niszcząc tych ludzi, ludzi majętnych albo ludzi mających wpływ na władzę, i ci ludzie w zamian mu w jak takiej czy innej formie płacą. Jeżeli tak zwykły kapitan ma takie możliwości szantażu, to jakie możliwości mają jego szefowie pułkownicy i szefowie generałowie? Jakie możliwości miał Kiszczak, Jaruzelski? Ile w Polsce jest takich szaf? Jakie możliwości mają ludzie z byłego Związku Radzieckiego? Ile takich szaf jest w Moskwie? To jest rzeczywistość, która jest taką rzeczywistością podziemną, ale ona ma bardzo duże znaczenie dla tego, co tu i teraz. Bo jeżeli ktoś w roku 85, 6, 7 popełnił jakiś błąd, może doniósł na przyjaciela, a może popełnił niegodziwość, a może jechał pod wpływem alkoholu samochodem i kogoś potrącił, i to nigdy nie wyszło na światło dzienne. I dzisiaj ten człowiek jest bardzo ważnym sędzią, albo bardzo ważnym dziennikarzem, albo bardzo ważnym politykiem, albo prezesem spółki Skarbu Państwa, która odpowiada za przetargi wielomilionowe albo wielomiliardowe. Taki człowiek w rękach służb tajnych jest tak naprawdę kukiełką, jest pacynką. I takich ludzi w Polsce są tysiące. Bo to też Państwo pamiętajcie o tym, że jeżeli służby tajne takiego człowieka szantażują i w jakiejś mierze niszczą, to jednocześnie dbają o jego ścieżkę kariery. One powodują, że ten człowiek szybko awansuje. No bo dziennikarz Telewizji Polskiej zrobi dużo więcej dla służb tajnych niż dziennikarz Regionalnego Tygodnika. Ja po wielu, wielu miesiącach, to był bardzo długi proces, wstałem z kolan i rozpocząłem ten swój marsz przez próbę pokazywania III RP, taką jaką ona była w rzeczywistości, czyli przestępczy układ wytworzony przez przede wszystkim Bronisława Komorowskiego, oficerów wojskowych służb informacyjnych, a w drugiej kolejności przez Donalda Tuska. Od 3 lat, mówię to jawnie, tak jak teraz mówię przed Państwem jawnie, z otwartą przyłbicą, że Bronisław Komorowski jest wielokrotnym przestępcą. Przedstawiam na to wiele dowodów. Bronisław Komorowski nigdy się do tych zarzutów nie odniósł. Nigdy nie zdecydował się podać mnie do sądu, nawet w trybie wyborczym, kiedy miał taką możliwość, że opinia publiczna w ciągu 2 dni dowiedziałaby się, kim jest Bronisław Komorowski naprawdę, bo w trybie wyborczym proces trwa zaledwie 2 dni. Nigdy się na to nie zdecydował. Zamiast tego dokolportowywano mi rozmaite zarzuty. Proszę Państwa, kim ja nie byłem? Tworzono mi tyle zarzutów, że ciężko byłoby mi nawet sobie wszystkie je przypomnieć. Że ustawiałem jakieś przetargi. Ostatnio się dowiedziałem, że jestem plagiatorem. Chyba nie byłem tylko pedofilem. Poza tym byłem już wszystkim.